Ostrzeżenia dla Polski. 22 czerwca tego roku ojciec Oliveira podzielił się ze mną informacją, że od miesięcy ma silne przeczucie, że kolejna wojna rozpocznie się po ogłoszeniu jej przez Francję. Tego samego dnia, bez dzielenia się tą informacją z kimkolwiek, powiedziano mi o wydarzeniu w São Paulo, że kanadyjski ksiądz właśnie przepowiedział praktycznie to samo, że Francja wypowie wojnę Rosji, a to zapoczątkuje trzecią wojnę światową. Następnie skomentowałem to Northeastern Nun, ponieważ w sierpniu ubiegłego roku otrzymała ona objawienie od naszego Pana, że początek trzeciej wojny o wielkich rozmiarach nastąpi po wybuchu w Polsce. Proroctwo to zostało ogłoszone w następujący sposób. W mieście Sol w Polsce wybuchnie niebezpieczne urządzenie. To doprowadzi inne narody do przystąpienia do wojny. Niektóre, ponieważ zostaną trafione, inne, aby walczyły za swoich sojuszników. 1 lipca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu zakonnica modliła się i rozważała początek konfliktu, prosząc Pana, aby pokazał jej swoją prawdę. Jak oddech, przyszło jej na myśl zdanie, które według niej nie brzmiało jak głos, ale jak wspomnienie. W przyszłości Francja również ogłosiła głód po inwazji na Polskę. Sprawdziła więc informacje i faktycznie epizod miał miejsce 3 września 1939 roku, na początku II wojny światowej. To przykuło jej uwagę, ponieważ ojciec Oliveira również powiedział jej o intuicji, że konflikty nasilą się we wrześniu lub najpóźniej w październiku. Następnego dnia podczas mszy świętej zakonnica poczuła się szczególnie poruszona wersetem, który brzmiał: albowiem Pan Bóg nie uczyni nic innego, jak tylko objawi swój plan swoim sługom, prorokom. 2 dni później, 4 lipca, gdy się modlił, jego anioł powiedział mu: Polska jest ostatnią przeszkodą. Jeśli upadnie proroctwo, że Rosja ruszy na Europę, spełni się. Ta fraza odnosi się do proroctwa błogosławionej Eleny Aiello. Wydaje się zatem, że są elementy trzeciej wojny, które będą powtórzeniem drugiej, jakby Bóg pokazywał nam, że nadal popełniamy te same błędy i dlatego zasługujemy na te same kary. Módlmy się o pokój na świecie i o nawrócenie narodów, gdyż nadszedł czas wypełnienia się proroctw.